Co za spanie? Na monitoringu jesteś, kurwa. Dzień dobry. Ale wy to lenie, kurde, jesteście. A gdzie przeprowadzka? No widzisz, nie było go dzisiaj. 30 zł za dobę. No to przecież ja już to wczoraj mówiłem. No. Że 30 zł za dobę. Przecież to jest hostel zrobiony normalnie. To co, wy myśleliście, że on za darmo wpuści, czy co? No, co tak myślałam. No tak Andrzej mówił. No i czekamy na niego i nie ma go dzisiaj. Zbyszek był? Był. Co tam? No jechał na złom, później miał jechać gdzie? Do opieki, nie? Do opieki na drugą miał być. W opiece. No to czyli co? Lipa. A ty co z tym wyjazdem? No już trzeci raz byłam u brata. Nie ma go. Nie mam telefonu. Wczoraj byłam, nie było go. A nie ma jak zadzwonić. Nie ma jak zadzwonić. Nawet numer nie pamiętam na pamięć. Końcówkę tylko. I co teraz? No nic, pojadę jeszcze raz. Może później będzie. Może ja zadzwonię na ten twój telefon zaraz. Może ktoś odbierze. Też zaraz pojadę do Zbyszka. Ten odkurzacz, Zbyszek tu był po ten odkurzacz? Tak, był. Marek rozebrał go. Tak? 4,40 mi zapłacił. To ten mówisz, że ten. Ten gościu się nie pojawia, co wczoraj tu był nie. I obiecywał. Nie, no to on tam, wiesz, siemę walił, to tam jest, wiesz, słuchaj, ja jestem w temacie, także wiesz, no, ja Tomka znam, tego, co on mówił, bo on ma firmę i, wiesz, to tak, kurwa, nie działa, nie działa tak jak on tu mówił, fajnie się mówi po alkoholu. Tak. Kto ci za darmo wynajmie pokój? Nie, no ja myślałem, że jeszcze tak się dogadacie, że wyjedziesz przykładowo i że mu przelejesz przykładowo tam za jakiś czas gotówkę, ale tak to nie. Ja mówię, przyjadę, bo jak wy się przeprowadzacie, mówię, to wezmę swoje narzędzia, co nie? Jest tu. A piwę gdzie masz? Piwę chyba wziąłeś, nie? Nie, nic nie brałem. A, nie. Dobra, tam. To znowu się zwinęła. Ciul z tą piłą. Nie, cuda tu się dzieją. Bułek mieliśmy duży i wcięło nam bułki. Nie ma. Jak wcięło? No nie ma. Tu mieliście bułki i nie ma? No. To co, ktoś... 10 bułek i... No, nie, ale nie, to co, ktoś wszedł, nie? Nie wiem. Nie wiem. Dziwne. Było i nie ma. Było i nie ma. Proszę panie kolego. Co tu masz tak ciemno, Zbysiu? No bo tak, ja dopiero byłem sobie papierosa zapalić, tylko mokre ręce, bo znam. A co robiłeś, że masz mokre ręce? Mogę na chwilę do kuchni? No możesz. Kakao sobie robiłem. Pewnie, że możesz. Ciemno tu. Już mam żarówkę. Kupiłem żarówkę, do żarówki świeci. A co, nie było żarówki? No nie, żarówka była przepalona. 4 zł to dzisiaj będę mógł jechać coś ci kupić tutaj do tej lodówki. No nie widzisz, że mam. No masz, ale się dokupi. Bo ja chciałem sobie po 13 pójdzie. Zobacz, co kupiłem w uczowni. Żarówka, funkcja, nieśmigane. Z karską, ze wszystkim. Ale co to jest? No mikser. Jak w hurtowni takie coś było? No. Kartonie, we worku, wszystko działa, sprawdzałem z tego przywiązania. Co ty gadasz? Cały mikser? Dorąbarzu, tu chciałem sobie za tym. Cały mikser no był? No wszystko, zobacz, kartka, parażą, wszystko. Pokaż. Rzeczywiście. I to było w hasiorku? Tak, we worku. To chyba ktoś przez pomyłkę. Ja nie wiem, no ale działa, no sprawdzałem. Przecież to widać, że to nowe jest. No nowe, nieużywane nic. Jak się chce odnieść 3 dychy, jak się zepsuje, no to ja oddam 30 zł, wiesz co? Spotkał mnie ten facet, to mi wtedy 10 zł dał kochaciora. Dzisiaj mnie też spotkał. Otwarł portfel i mówi, wie pan,
przywitał się ze mną, ma pan 20 zł. Dał ci? Dał mi, bo nie miał żadnych, a ja nie miałem... A może filmy ogląda twoje? Nie, on robi Marino. Mhm. Mówię ci, zobacz, bo byś nie wierzył, czy my, bo ja pieniądze mam w domu, ale wziął się na tego rzeźnika. 20 zł. No, no. No widzisz. Czyli tam się pogadałem. No zobacz, no wszystko jest. Jak nie to wiadomo, żeby Sylwia piekła, to by mi to dał. A Sylwia nie piecze, zapalniczkę jej napełniłem gazem, tam leży. Słuchaj. Aha. Nie potrzebujesz takiego czegoś? Czego? Bo mam trochę. Czy da się co do czegoś? A co to jest? No nie wiem, no guma i tu takie szczepki. To jest nówka, bo sobie widać nówka. No nie wiem, co to jest. Też nie wiem, co to jest. Ja sobie zostawię. Trzymaj to, bo jak wózek będziesz miał, bo widzo, no, widzowie już wczoraj. Mam dużo. Uświadczam. Lada moment, już będę się za wózkiem dla ciebie do roweru. Co to jest? Do roweru rozglądał. To jest guma. Wiesz? Słyszysz, co mówię do ciebie? Słuchaj, jeszcze mogę coś powiedzieć? Co? Kupiłem ramki, bo ty lubisz. Kupiłem, byłem w Netto, poważnie, byłem w bułki, kupiłem. I zobacz, takie banany były po złotych 90, tamten jest tak. Po złotych 90. No to wziąłem sobie. No to po złotych 90. Chcesz jednego? Nie, nie chcę. Bo ty nic nie jadasz, a zupy ci brak? Nie, no ja zaraz jadę na obiad. A ty przyjedziesz po mnie później, jak to, na tę działkę? No, jak się ogarnę, to, no, to się ogarni, pojedziemy na działkę. Mam trochę roboty, więc... A ty jedziesz ze mną na tą działkę, czy nie? No pojadę, jak powiedziałem, że pojadę. No tylko wiedzę, że chcę w domu tu po tego. Po co tak? A byłeś tam u kolegów? Byłem. I co? Leżeli jeszcze. No. A ty byłeś? Ja byłem za 21. I co tam u nich? Tylko zagadać. Tak? Booking też ukradł. No coś mówili, że bułek. No ale słuchaj. Był Andrzej, na gwizdany patrz, stoi, wziął i poszedł drugą, no normalna rzecz. A, to może on wziął te no, bułki. No, kto tam był przed? Kto? No tak. Dzisiaj z Andrzejem gadałem rano, jak jechałem do pracy. Tam był śmieci wyrzucić. I bardzo mizernie wyglądał, no ale 15 ma emeryturę, to tam pójdzie, nie? Aha. A o tych Niemcach zapomnij, bo powie, że brata nie zostawi samego. To jest spokój, bo... Już ponad pół miesiąca, tu obok. Ale skąd pieniądze? Ale nie jedzie do Niemiec, ma na opłaty. A u tego tam 900 zł, no nie chcę. No a tam, gdzie mieli iść, to jest 30 zł za dobę. Ja im powiedziałem dzisiaj, jak tam byłem, czy wyśpię samochody, za 30 zł to jest pokój, to garaż kosztuje ile? Wynajęcie garażu, jak to jest. Tu, bo mój kolega w gospodarstwie parę lat temu grał. Co potrzebujesz, Przemek? Co jeszcze przybiorę? Nie, no wiesz, przyjechałem ci od... Ty u lekarza coś pisałeś, że byłeś? No byłem ten zastrzyk, wiesz? Bo zapomniałem tych zastrzyków zabrać rano ze sobą. Dopiero mi się przypomniała, jak byłem w pracy. Ale co, nie zrobili ci tego zastrzyku? Zrobili tam do 18, nie? Tak muszę zobaczyć, co... O, widzisz, kupiłem miarę, nie? Kurczową. Do czego ci? No, czasem tu cebulę coś pożyczę. A ile, jak... ile masz w pasie? 90, jak jest, to dobrze. 90. 90 masz w pasie, a wzrost, no, wzrostu ile masz? 1,83. Bo co niektórzy mnie pytają o wzrost, ile masz w pasie, a koszulki jakie nosisz? L-ki, XL-ki? Nie ma tam napisane. Co ja zrobię? A zobacz, tu nie jest napisane. To są zwierzę, nie ma. Wyciąg tam sam. No czekaj. XL-ka. No. I klej sobie, zobacz, kupiłem. No Wiko, to jest do drzewa. Znam się na tym, bo robiłem się brałem, to masz 1,83 m. Trzy wzrostu, XL-ka koszulka, tak? No. Miarkę to kupiłem, czasem... A w pasie 90 masz, no, tak? No, 90. Ja tak patrzę, nożyczki kupiłem, ostrzałkę do nozy kupiłem. Mhm. Nożyczki tam te wyczasy są dobre. No tak wiesz. To jest do... Bo tylko chodź do ten kranem. Ja go zrobię ten kran. A co z kranem się stało? Odkręcisz się po wodę i pół godziny zakręcasz, bo tam się wyrobił bit. A ja z hurtowni od nas wziąłem dzisiaj to. Z hurtowni? Było? No było. Oryginał, nówka, funkiel. I spróbuję założyć to, ale to wieczorem, bo ja teraz nie mam czasu. Aha. No. I przywiozłem to od tego barana, bo miał zrobić. Zrobić miednik. Ja dam mi ten sprzęt, ja to wyciągnę mieć. No a rozebrał ci ten odkurzacz? No raczej tak, bo trochę silnika było, trochę nie było. Kombinerki olbrzewiałe, bo we wodzie trzymał. Teraz rzeczy, no. Takie kombinerki olbrzewiałe tu.
Nie były ordzewiałe, bo ja wywodzę nie tyle. Nie były ordzewiałe? Nie. Dałeś im znać przedosy? Nie, no nie dawałem, bo ja wolę coś im kupić do jedzenia, wiesz? No ale chleb, buki to, a chleb mieli wczoraj to... No kupię im dzisiaj chleb tam, dam im coś do chleba. Ona gdzie ty to nie mówię, tu jest, jakby trochę zarobiła, to może przyjść tu, byś musiał pogadać z szefem. Ale ja tu wiesz, że nie chcę go. Nie chcesz go? Wiesz co będzie? Co no będzie? Będzie chlał z tymi tu na schodach bez przerwy. Tak? Wiesz, bo puszę dzisiaj, tu nie mam tych siatki na dworze, pełno. Pełna siata puszę, przez weekend, sobota i niedziela. Czyli nie chcesz go? Nie, widzowie też nie chcą. Nie, żeby... widzowie nie chcą, naprawdę. No. Piszę, ja się staram, widzisz, widzowie mi piszą, wszystko sobie pozałatwiam. Widzowie mi piszą, że nie. Garki, patelni, zobacz, wszystko mam. Kroszek sobie kupiłem. Byłem z Netto, kupiłem bułki. Zobacz, to u nas kupiłem całą puszkę kakao. To jest słodkie kakao, całą puszkę kupiłem. A to nie jest puszka od tego. A to nie jest z hurtowni? Nie, nie. Puszka, to ci pokażę, jak jest. Kupiłem 15 złotych, ale no nie, nie? U nas w hurtowni. A, takie. Taki. To mi starczy. A to było w hurtowni? Nie? No, w hurtowni skąd? Mhm. A jeszcze miałem jedną. Dziś ja tak nie pamiętam. Zapominam, no. Jeszcze paskę. A tam, Zbysiu, ty już masz wiek i zapominasz. Ja jestem jeszcze młody i zapominam. Zobacz, jeszcze to też jest kakao. A to zdrowe, bo. To z wodą cię, wiesz? No, a ja sobie trochę cukru tam kopnę. O matkę kupiłem sobie, te 1200 tabletek, wiesz? Ale ja tak nie wiem, jak co mam do zrobienia, czy coś, to ja pamiętam, wiesz? Mówię, zarówkę, pytam się tego, co lodówkę my brali, a nie ty takie zarówki kupię, a wziął tą starą wykręciłem, nie? Mówię, tu tego, co krótce to, ja prawdę, bo sobie pierwszym razem zarobiłem 44 zł, za pierwszym razem, nie? Bo znalazłem koło od samochodu, ale nie koło, tylko tam, gdzie hamulce są. To, nie mogłem, 16 kilo ważyło. Prawą drogę prowadziłem na głowę. Ale to stalowe było, czy? Stalowe, gruba stal. Ile to kosztowało? 16 kilo. No razem z puszkami, ja puszek miałem 5,8 kg. 5,8 kg to miałem 44 zł. No i ten, a to za drugim razem. A za drugim razem miałem 19 złotych, bo mało pusek mam. 3,2 kg i... Co jest? Nie wiem. Aha, garki, oni garki bezdomni nam tego, co tam mieszkają, to moje garki, nie chcieli. Bo on grilla miał robić z tego garka, to jest... No niby chcieli grilla robić z jakiegoś garka, ale... No. Myślę... Żebym wiedział, żeby... Ja ich znał, to grille są, bo się znajdzie grill, a ja nie biorę, bo to lepiej. Po co mi grill? Miarki mam, wszystko mam, co potrzebne. To nie wiem, co to jest do rozebrania, to też. To też jest do rozebrania. No dobra, to czyli u lekarza byłeś, tak? I co tak, tam? Tylko, ja kupiłem, dałem te kartki. I mam, jaki mam... A do gminy coś, kiedy? No, byłem w opiece, się wkurzyłem. Ja my pani Marzeno miałem przyjść na drugą, a byłem o pół drugi już. Jest to pismo, co muszę do gminy zanieść. Panie Zbyszku, czwartek nie pan. Nie, pani tydzień dyrektor? Ja mówię, ja wejdę. Nie. To zaraz podpiszę to pismo. Jeszcze nie podpisała pani dyrektor. O czwartek byłem. Piątek już niczego jest zrobione, ale pani dyrektor jasnie nam panująca, bo pierwsze nie podpisaj, mam dopiero pisz czwartek na dziesiątek. Musimy tam razem jechać? Problemy są? Czy co? Dzisiaj już nie, bo nie damy rady. To czyli co? Tydzień trzeba czekać tak głupim podpisem. No to ja... Słuchaj, gadałem z kolegą na Wolszczyńskim. Dostał mieszkanie. Dostał mieszkanie na Kostki za Rąbaldem. Ja my kiedy dostałeś to mieszkanie? 1 sierpnia. A który byłeś na liście? Na starym liście, to liście gminie nie był. Na nowej liście. 18. No. I dostał mieszkanie. Więc jak to jest? 18 na liście był i dostał mieszkanie? Tak. Kiedy dostał te mieszkanie? 1 sierpnia, bo się go pytałem. Koło obiadów, bo tam mieszkanie tam robiłem. Koło obiadów na Wolszczyńskiej. No znamy się bardzo niech dobrze. Spróbują tylko tobie nie dać. Słuchaj, nie chcę robić piekła, bo jak się wścieknę najwyższy. Piekło to i tak będzie, jak ci nie dadzą. Słuchaj, on dostał na Kostki, bo tam było na Kostki. Ja wiedziałem, że tam jest wolne mieszkanie, bo mi ktoś mówił.
No ale ty nie dostaniesz mieszkania, bo mieszkania nie utrzymasz. Pokój. Pokój? No właśnie, ja bym, jaki ma duży pokój? 17 kwadratowy. 17 no. metrów? No to to mi nie starczy. No elegancko, taki pokój elegancko. Ja miałem telewizor, no ma, on gdzieś wynajmował, więc nie wiem kto mu płacił za to tam. Czy rodzina, on jest ciut mocno ode mnie, o 3 lata pani. Ale pani, pan też lubi, no lubi wypić, ale nie, nigdy go nie widziałem takiego, żeby się zataszał, wiesz. A co tam, masz marihuanę? Od nich dostałem tylko i pomyślałem z tym moim. Ale nie będę kupował, bo od nich mam dużo. Więc z tamtego będę. Co teraz robisz? Blanta? Bo nie mam pieniędzy, nie? No. Bo oszczędzam, słuchaj, oszczędzam, bo zima idzie. Tylko po zastrzyku nie będę wyciągał. Wie pani, muszę wozić? No, musi pan wozić. Ja mówię, jutro rano przyleca. No bo bym się zaszczepił za tym pierwszym, no ale zapomniałem, już byłem dobry na górce i mówię, nie wziąłem. A myślałem, te papiery mam z gminy, te, w torbie nawet. Bo byłem przy opiece, mówię, da mi to skoczę zaraz do gminy, jak pójdziesz bez papieru. A ta, co im mówiłem, że recepty w gminie panią Dorotą, to nie, jakąś podrzędną pracownicę przysłała, to pojęcie ma zielone o żabach. I o żabach? O papier rozwodowy, przedtem nie był potrzebny, a teraz... Co kogo chodzi, czy ja tym rozumiem? No wiadomo, chodził, bo mieszkam sam. Ta została taka fajna, była na obiedzie, męża ma chorego. Ja mówię, słuchaj, twój mąż potrzebuje pomocy. On, tak zwykłam sobie na kartę robię, bo wiesz. Ale żarnik był fajny, ten Krzychu. Jakby on był na obiedzie, dałbym mu, bo miałem 4 złote na chleb, wiesz. Wtedy, co ci mówiłem, to te papierosy mu sudałem. Nie wiem, może potrzebuje pomocy, mówię, to nie, czy do mnie zgłosi, co ja mu tam na chleb dam. On taki brzuch ma, to odklania, teraz nie chleje, bo już nie może. Odklania? Odklania, od czego? My nigdy brzuch, troszkę mi teraz wystąpił, bo więcej jem. No, teraz trochę się podbudowałeś się no, trochę. No, teraz się widzisz, i latarka mi działa. Przyniosłem z hurtowni, baterijka, rezerwówka była dobra, baterijka dychę. No i działa, bo produkt świeciłem tam, wiesz, teraz nie muszę. I tam już ja do nich nie pójdę. Dałem im jeszcze pastę, zawiozłem z hurtowni i kiełbasę im. Pastę data ważności 5.9.22. No przecież wczoraj im robiliśmy zakupy, to co oni... No ale dałem im, no to było dla nich. No ale wczoraj... Oni zamknięte. Wczoraj im daliśmy to a już... A może nie ma już, wiem? Ja tam zaglądałem, gdzie? To co oni z tym robią? Spali jak susły, jak ja pukam do drzwi. Nie macie zamek, ale nie wiem, czymś tam zamknąć. Spali jak byłeś. Ja też, było pozamykane, bo ja im taką dechę zrobiłem, taką zaporę, wiesz, aha, do zamykania. No, tak no wiesz, no, ja chcę coś zjeść i ja będę w domu cały czas. Teraz zrobię deserę, tam chleba nakładam, co i zupę za co chowam w kaku, będę miał na raz. Czy do lodówki, bo oni mi dali, Ukraińcy mi dali pół człowieka. Słuchajcie, moja mama nie będę zbierał pół... Człowieku, jeden mi tam starczy. No dobrze. To co, jadę do domu? No i jadę z tobą na działkę. Ja tak padę, bo tak był w pracy. Ale co, ty chcesz teraz jechać ze mną? Nie. Nie. Przyjedzie, bo ja tu trochę coś wiem. No to dobra, to ja ten... Aha. Dasz Sylwii i co? Co to? Bezwiedza paniczka dam. Ja jej napełniłem. Dobra, to mniej. To ja jej zadam jak... Dobra, przy okazji. Jakby jechali z działki, to ja mogę koło ciebie usiąść, bo ja do rzeźnika pójdę gdzieś do Dino. Aha. Bo chcę kupić dwa te trójkąty, wiesz? No dobra. Pod zebelek. To bym sobie usmażył, ostygną wodę do lodówki nie przeleżą, nie? Na talerzu. No bo ludzie mówią ziemniaki, no ale szybko, tu latania, lekarz, gmina, opieka, się spieszyło i tak, i sobie robiłem coś. Jestem na to, byłem na zakupach. Chcesz co? Po pozostówce było. Kupiłem sobie, bo ja lubię. Ja nie jem słodyczy. Nie, nie lubisz? To kurczowy, nie? Złoty 50. Kurczowy. Złoty 50. Ale odina, zapnę co ty. To pisze tak, to złoty 50. Złoty 50 kurczowy. Ty jesteś model. Jak, zobacz jakie szklaneczki eleganckie. Też kupiłem 4 złote jedna, już umyłem płynem elegancko. A co to za puszka? A co to za puszka od piwa tu stoi? Co? Co to jest? Ta puszka. Co? No z hurtowni wziąłem, bo no, nie ma chętnych. Co, nikt nie chce piwa? Tak, zapomniałem dać, bo oni by wzięli na pewno, czy tam. Nikt nie chce piwa?
Jeszcze nie mówiłem, no, cały czas w domu się kręcę. Zalówkę wkręcić, tu pokazać, tam. Mhm. No, to normalne, bo ja nie potrzebuję tego. Do czego mi to? Co? A to? To jest nowe. No widzisz, że nowe. A wy przyniosłem dlatego, że sprawdzi, nie? Zdjęliby, ale za darmo sobie, którzy. Nie wiem kto nawet. Dzwonię do Mańka i mówię, słuchaj, a już wyszłem z Nesą, mówię, bo będzie mi kazał kupić. W Nesa są banany za złotych 90, a on też je. Co kup mi? Już mnie nie ma w Netto, za Netto wyszłem, wiesz? Bo kup, zawieź, a pieniędzy nie widać. Nie widać. No. Tak, musisz Zbysiu o siebie się martwić, no, a nie o innych tylko. On mi się to martwił? Tak. W czerwcu albo kiedy? Czy mam coś żyć? No widzowie się martwią o ciebie. Teraz tak, a jak kiedyś tam jest. Nie było tego. Ja komuś to chcę, nie to? Było. Nie, nie chcę, Zbysiu. No, aż pucho, bo nie wiem czemu. Dobra, Zbysiu, bo ty ten, to hello, hello, ja... Hello. Ja uciekam, widzowie, co nie? Dziękuję wam za wszystko. Jeszcze porozmawiamy, jak będzie chwila wolnego. Bo Przemek musi na obiad jechać. No. Do pracy, bo ja z godziny aż potem. Dobra, Zbysiu, to elo, co no, nie? Elo, hej. No, elo, papa. Idę na rzut.